Dzisiaj jesteśmy w Łodzi i choć mieszkanie, które oglądamy, znajduje się w nowym budynku, to można się tu poczuć jak w stylowej przedwojennej kamienicy. Jego wystrój udowadnia, że przedmioty codziennego użytku mogą być zarówno funkcjonalne, jak i pięknie zaprojektowane, z dbałością o każdy detal. Z autorką tego projektu, architekt Hanną Pietras, porozmawiam również m.in. o tym, jak na małej przestrzeni można efektownie oddzielić kuchnię od salonu. Zobaczcie sami. Mieszkanie zachwyca detalem, efektownie łącząc stare z nowym. Element zabudowy dzielący stylową kuchnię i salon kryje zaskakujące funkcje, które poznacie za chwilę. Za projekt wnętrz odpowiedzialna jest architekt Magdalena Szczepaniak i architekt Hanna Pietras. Na filmie zobaczycie pokój dzienny z miejscem do pracy, aneks kuchenny, niewielki gabinet, korytarz z ciekawym dekorem na ścianie oraz wygodną strefę prywatną w hotelowym stylu. W jej skład wchodzi sypialnia z bezpośrednim przejściem do nastrojowej łazienki. Kiedy rozpoczęłam z właścicielami rozmowy na temat tego, co ma się w tym mieszkaniu znaleźć i w jakim ono ma być stylu, główne założenia były takie, że muszą się pojawić elementy w stylu Art Deco, a druga rzecz to mieszkanie miało stanowić nawiązanie do kamienicy i miało być pewnego rodzaju apartamentem hotelowym, w którym mogą spędzać czas, mimo że bardzo dużo pracują, to jednocześnie czując się bardzo swobodnie, tak jak na wakacjach. Mamy strefę dzienną połączoną z niewielką kuchnią, z miejscem do pracy, a łazienka połączona jest z sypialnią, dając poczucie takiego wyciszenia, spokoju i zamknięcia tej strefy nocnej tylko i wyłącznie dla właścicieli. Rezygnacja z szafek wiszących oraz kolorystyka i forma spójne z resztą mieszkania pozwoliły na stworzenie kuchni w salonowym wydaniu. W kuchni mamy zastosowanych kilka podstawowych materiałów, jeśli chodzi o wykończenie. Blat z laminatu, który bardzo dobrze się sprawdza, jednak tutaj nad budżetem trzeba się było trochę bardziej pochylić i nie wybieraliśmy żadnego kamienia, tylko właśnie laminat imitujący marmur. Szafki były wykonane ręcznie przez stolarza, ponieważ w każdym froncie mamy takie bardzo delikatne wyfrezowanie pomalowane ręcznie złotą farbą. W każdej szafce znajdują się wewnętrzne szuflady na garnki, sztućce, talerze, a więc jest to maksymalnie wykorzystana przestrzeń, tylko wszystko jest uporządkowane, schowane pod blatem i wtedy przy najprostszym zrobieniu kawy, herbaty wysuwamy sobie najpierw filiżankę, później kawę albo herbatę i z tego korzystamy. W kuchni mamy miejsce na zmywarkę, na płytę indukcyjną. Mimo że właściciele bardzo dużo nie gotują, no to jednak zastanawiałam się nad tym, no dobrze, ale jak będziemy gotować kalafiora albo piec rybę, to w całym mieszkaniu będzie brzydko pachniało. Tak, dlatego płyta jest umieszczona bardzo blisko okna. Kiedy gotujemy, po prostu otwieramy okno, kuchnia jest zwentylowana i na tyle rzadko to się dzieje, że mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby okapu nie robić. I tutaj akurat był ważniejszy design, jak to wygląda, niż ta strefa użytkowa. Kiedy się odwrócimy w kierunku wysokiej zabudowy, mamy lodówkę do zabudowy, piekarnik i co myślę, że tu jest też bardzo w ogóle ciekawe, mamy miejsce na pralkę, miejsce na odkurzacz i jeszcze jakieś tam drobne przechowywanie, a więc cały ten element wydzielający kuchnię od salonu jest jednym wielkim schowkiem. Lustra, które znajdują się od strony salonu, to jest bardzo interesująca historia. W trakcie prac remontowych doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy jeszcze w tej części dziennej mieć klimatyzację, a nie do końca klimatyzator, który znalazłby się na ścianie, nam odpowiadał. Stąd pomysł właśnie zabudowania tej strefy od strony salonu, ponieważ w środku możemy tam odnaleźć klimatyzator i oczywiście zabudowę meblową z miejscem na książki. Szukaliśmy jeszcze czegoś, co tak naprawdę spowoduje, że ten salon, tą całą piękną przestrzeń można powielić. I stąd pojawił się pomysł luster antycznych. To jest lustro, które jest w specjalny sposób wytrawiane. Uzyskujemy za każdym razem zupełnie inny efekt. I lustro tak naprawdę staje się pewnego rodzaju obrazem i odbija rzeczywistość w zupełnie inny, bardzo, bardzo ciekawy sposób. Te same lustra, które znajdują się tutaj w tej części salonowej, możemy też znaleźć na korytarzu.
Myślę, że taką też bardzo ważną rzeczą, można powiedzieć w ogóle podstawą w każdym mieszkaniu, to podłoga. Podłoga to jest klasyczny dębowy parkiet z dębową malowaną w kolorze czarnym obramówką, która jest tak naprawdę takim detalem, ale bez niego to mieszkanie by tak świetnie nie wyglądało. Obok podłogi marki Jawor Parkiet w mieszkaniu znajdziemy więcej stylowych elementów, które opierają się próbie czasu. Elementami nawiązującymi do Art Deco są to przede wszystkim obłości, które można znaleźć w sofach, w zabudowie pomiędzy salonem a kuchnią, która ma delikatnie właśnie wyoblone narożniki dające poczucie takiego przepływu przestrzeni. W tym mieszkaniu udało się połączyć stare z nowym. W sypialni możemy zobaczyć przepiękne szafki zabytkowe ze sklepu Showroom 87 w Łodzi, gdzie można kupić właśnie zabytkowe meble i znaleźć naprawdę takie perełki. W łazience przy lustrze wisi przepiękna lampa z okresu właśnie lat 30. odnaleziona na Allegro. Kolejną rzeczą to są wzory, które pojawiają się i w poduszkach, i w elementach stałych, takich jak metalowa krata oddzielająca hol wejściowy od małego gabinetu. Na niewielkim metrażu efekt luksusowej przestrzeni tworzą szlachetne tkaniny. Są to przede wszystkim welury. Na zaoblonych sofach wyglądają one bardzo elegancko. W sypialni cały zagłówek wyłożony jest panelami właśnie welurowymi z bardzo charakterystycznym wzorem Art Deco. Kiedy cofniemy się do różnych zdjęć, inspiracji właśnie z tamtego okresu, to tego typu zagłówki możemy odnaleźć. W sypialni mamy bardzo też charakterystyczną dla tamtego czasu tapetę. W gabinecie też wzór, który może nie jest stricte Art Deco, ale też pozwala całe mieszkanie, jeśli chodzi właśnie o ten układ geometryczny, w jakiś tam sposób poukładać. W kuchni podłoga też składa się z geometrycznych elementów, które pozwalają rozrzeźbić całą posadzkę w mieszkaniu. Przestrzeń dla indywidualistów nie mogłaby istnieć bez sztuki. Szukaliśmy jeszcze czegoś, co będzie taką kropką nad i. I okazało się, że właścicielka ma bardzo dobrą znajomą, która maluje murale. I z muralem sprawa wygląda o tyle interesująco, że jest to rzecz, która jest robiona dla nas na zamówienie, która jest stricte związana z nami. A więc jeśli chcemy, żeby mieszkanie było takie naprawdę nasze, wtedy warto nie drukować tapetę, fototapetę albo kupować coś gotowego, tylko właśnie poprosić artystę, który zaprojektuje coś szczególnie dla nas. Mimo zastosowania licznych dekorów, faktur i kształtów, mieszkanie sprzyja odpoczynkowi, niosąc przy tym pozytywny przekaz. To, że mamy starą rzecz i implikujemy ją do nowego miejsca, wcale nie oznacza, że nasze mieszkanie będzie wyglądało jak antykwariat. Wręcz przeciwnie, dzięki temu pokazujemy, że mamy świadomość, że szanujemy historię. No i myślę, że w trybie takiego ekologicznego bardzo podejścia w dzisiejszych czasach, wykorzystywanie w ogóle z tych zabytkowych elementów mebli jest naprawdę bardzo dobrym pomysłem. I cały ten projekt tak naprawdę składa się z drobnych elementów, z drobnych takich właśnie detali, które powodują, że w całości jest to bardzo spójne, eleganckie i tak jak wcześniej powiedziałam, jest jednocześnie bardzo swobodne i możemy usiąść na sofie w sukni balowej, czujemy się po prostu jak milion dolarów, ale kiedy usiądziemy wieczorem w dresach, jest nam równie dobrze.